Krasny Staw. Parafia pod wezwaniem świętego Franciszka Ksawerego. Wiadomo jednak, że parafia istniała już w drugiej połowie XIV wieku, to jest przed nadaniem Krasnemu Stawowi, a właściwie Szczeka Rzewowi, praw miejskich. Dynamiczny rozwój życia religijnego nastąpił w XV wieku. W 1490 roku biskup chełmski Maciej z Łomży przeniósł do katedrę ze spalonego Chełma. Teren parafii był bardzo rozległy i obejmował oprócz miejscowości dzisiaj do niej należących także Surchów, Orłów Murowany, Stężycę i Krupę. W 1982 roku utworzono w zachodniej dzielnicy miasta samodzielny punkt duszpasterski przy kościele Trójcy Przenajświętszej. 3 kwietnia została tam erygowana parafia. Krasny Staw od 1490 roku do początku XIX wieku był najpierw siedzibą łacińskich biskupów chełmskich, a później przez krótki czas również lubelskich. Parafia została dobrze uposażona w XIV wieku, który to stan powiększył Władysław Jagiełło w 1419 roku. Krasny Staw był siedzibą dziekana jeszcze w czasach diecezji chełmskiej. 3 września 1987 roku dokonano reorganizacji struktur administracji kościelnej na tym terenie. W wyniku podziału przy parafii erygowano dekanat Krasnystaw Wschód 1394-1434. Z inicjatywy Władysława Jagiełły wybudowano kościół pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej i klasztor dla augustianów. W latach 1821-1824 władze carskie zamieniły klasztor początkowo na szpital, a następnie na koszary. Obecnie mieści się tu zespół szkół zawodowych. Z zakonników przeniesiono wówczas do nowych zabudowań i nowego klasztoru obecny kościół pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej. Na cmentarzu grzebannym stał drewniany kościół pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego. W pierwszej połowie XVII wieku sprowadzono tu bonifratrów. Posiadali oni kościół pod wezwaniem Świętego Krzyża i klasztor i szpital, zabudowania zniszczone na początku XIX wieku. Na prawym brzegu Wieprza, przy dawnym moście, mieścił się szpital i kościół pod wezwaniem Świętego Ducha, fundowany w 1465, rozebrany po 1830 roku. Ponadto istniał w Krasnym Stawie kościół nicki, który przetrwał do 1810 roku, kiedy został również rozebrany. Już samo wyliczenie kościołów i klasztoru świadczy o znaczeniu religijnego ośrodka krasnystawskiego. Przede wszystkim należy jednak zwrócić uwagę na działalność jezuitów sprowadzonych do Krasnego Stawu przez biskupa chełmskiego Stanisława Święcickiego w 1685 roku. Początkowo zostali oni osadzeni przy kaplicy świętej Anny w pobliżu kościoła katedralnego. W 1695 roku przystąpili do budowy własnego kościoła. Obecny z funduszy Krystyny Potockiej z Lubomirskich. Razem ze świątynią wznieśli kolegium, które otwarto w 1720 roku. Klasztor początkowo niewielki był do 1730 roku wciąż rozbudowany. Nosi on cechy stylu barokowego. Główny budynek kolegium miał charakter piętrowych pawilonów. Zakon posiadał wielkie znaczenie na polu oświaty i wychowania. Jezuici pracowali tu do czasu ich kasacji w 1773 roku. Dawny budynek jezuicki został przekształcony, szczególnie po pożarze w 1902 roku. Przechodził zmienne kolejne losy. Zajęty przez kapitułę, potem był siedzibą urzędów miejskich,
adoptowany do celów szpitala wojskowego, później na mieszkanie i na siedzibę muzeum. Ponadto w Krasnym Stawie istniało w latach 1719-1809 seminarium. Zabudowania poseminaryjne przekształcono z czasem na plebanię. Przy parafii, a przede wszystkim przy kolegium jezuickim istniały biblioteki. Do dzisiaj zachowała się część dawnych księgozbiorów XVII i XVIII wieku. Poza tym funkcjonowała biblioteka przy klasztorze augustianów i przy seminarium duchownym. Z placówek oświatowych należy nadto wymienić działającą tutaj wcześniejszą szkołę parafialną. Szpital parafialny został w Krasnym Stawie zorganizowany już w latach 70. XV wieku przy Szkole Świętego Ducha. Drugi znajdował się przy Kościele Bonifratrów. Oprócz nich istniał szpital pod wezwaniem Świętego Łazarza w murowanym budynku i Świętego Ducha w budynku drewnianym. Ostatnie dwa szpitale na początku XIX wieku zostały przyjęte przez władze miasta. Przy kościele i parafii działały bractwa, na przykład szkapleżne, różańcowe, agonizantów. Po kasacie jezuitów duszpasterstwo parafialne przeniesiono do ich kościoła. Jeden z budynków pozyickich był użytkowany w latach 1780-1826 w charakterze rezydencji biskupiej. Istnieje do dzisiaj i przylega do zakrysy kościoła parafialnego. Obecnie na terenie parafii przebywają siostry z zgromadzenia sióstr służebniczek Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej, które przybyły tu w roku 1927. Odegrały one wielką rolę w życiu parafii. Dawny kościół parafialny usytuowany był po przeciwnej stronie dzisiejszego placu kościelnego w miejscu nowej plebanii. Był murowany z cegły w stylu gotyckim. Istniał już pod koniec XIV wieku. W latach 1490-1776 pełnił równocześnie rolę kościoła katedralnego. Został rozebrany w 1810 roku. Nosił on tytuł Wszystkich Świętych. Obecny kościół parafialny pod wezwaniem świętego Franciszka Ksawerego został wybudowany w latach 1695-1717 według projektu architekta jezuity Jana de la Marsa. Fundatorką była Krystyna z Lubomirskich, Potocka i rodzina Potockich. Budowa wieży kościelnej trwała znacznie dłużej. Ukończono ją w 1741 roku. Kościół został konsekrowany 5 października 1741 roku. Do 1773 był w rękach jezuitów. Po ich kasacie pełnił funkcję kościoła parafialnego i równocześnie katedralnego do 1826. Był kilkakrotnie remontowany. Kościół murowany, trzynawowy, barokowy. Przy prezbiterium z jednej strony istnieje zakrystia akustyczna z freskami z facha, a nad nią skarbiec. Po przeciwnej stronie znajduje się kaplica połączona z kościołem pod wezwaniem Serca Jezusowego i świętego Franciszka z Asyżu. Fasada kościoła dwuwieszowa. Wewnątrz kościoła sztukateria późno-barokowa i polichromia Adama z facha, ołtarze drewniane, regencyjne. W ołtarzu głównym dwa obrazy świętego Franciszka Ksawerego, jeden Bóg Bindera z 1907 roku, drugi z pierwszej połowy XVIII wieku. Ołtarze boczne po lewej stronie kościoła Matki Bożej Różańcowej, świętego Antoniego, świętego Mikołaja, świętej Agaty, a po prawej świętego Stanisława Kostki, świętego Józefa, świętego Walentego, Pana Jezusa Ukrzyżowanego, w kaplicy ołtarz Serca Jezusowego. Ambona, ławki, konfesjonały pochodzą z połowy XVIII wieku. Na chórze muzycznym znajdują się organy 27-głosowe, przerabiane na przełowie XIX i XX wieku.
zakrystie zabytkowe, komody, sztylnica barokowa z okresu budowy kościoła. W zakrystie są także przechowywane zabytkowe naczynia liturgiczne i szaty XVII-XIX wiek.